Siemanko, tutaj Trebor i witam was w czwartym odcinku z kariery Znicza Pruszków. Zaczynamy oczywiście od połowy sezonu, w której po połowie sezonu zajmowaliśmy 13 miejsce w tabeli. Jedynie 19 punktów. Tyle samo punktów co mecze, tak jak teraz właśnie patrzę. I nad strefą samą spadkową to mieliśmy tylko 4 punkty przewagi, więc było ciężko, trzeba było się spiąć. Porobić jeszcze jakieś transfery. No i kto wie, może wyszłoby to lepiej. A tak tutaj na pierwszych dwóch miejscach Termalika oraz... No nie widzę, kto to tam jest. Bo zasłonięty jest. Stal Mielec chyba. No to chyba Stal Mielec, tak mi się wydaje. No i przechodzimy do następnego screena. Jesteśmy świadkiem bardzo ciekawej rzeczy. Zaprosiła nas na rozmowę kwalifikacyjną drużyna Wisły Płock, którą jak przejmowaliśmy, zajmowała 11 miejsce w Lotto Ekstraklasie. No to poszedłem na tą rozmowę. Różne pytania zadawali i w ogóle. Przyjęli mnie do klubu. No i opuściliśmy Znicz Pruszków po właśnie 26 kolejkach. I zaraz zaprezentuję wam pierwszy skład. Tak właśnie prezentował się skład, gdy przyszliśmy. Tak to ustawiłem. Na bramce Dajne. Prawa obrona Pogorzelec, wypożyczony młody 19-letni zawodnik z Hamburgeru Sportverein. Obrona, środek obrony Walukiewicz i Czerwiński. Lewa obrona Paweł Jaroszyński, który teraz gra w Kiewo-Weronie bodajże. Pomoc Karbownik, wypożyczony z Legii Warszawa, Dominik Furman i Nabil Ankur. I atak Kolew, Benjamina i Arak. I tak to się prezentowało. Tutaj, tak jak wcześniej mówiłem, zajmowaliśmy 11 miejsce, gdy przychodziliśmy. Pierwsze była Legia Warszawa, potem Lechia i Lech. Miedź była dość wysoka, to mnie zaskoczyło, 5 miejsce. No i w sumie tyle. Teraz jeżeli chodzi o reprezentację Kosowa, to byliśmy w grupie z Albanią, Hiszpanią, Ukrainą, Litwą i z San Marino. A kiedy ja ich przejmowałem, mieliśmy 4 miejsce i jedynie 3 bodajże albo 6 punktów, a skończyliśmy z 15 punktami, byliśmy dość blisko, udało nam się wygrać z Ukrainą, między innymi z Albanią, z Hiszpanią zremisowaliśmy 1-1. I ostatecznie właśnie w tej grupie zajęliśmy 4 miejsce. Przez to, że również udało nam się zająć 1 miejsce w 4 dywizji w Pucharze Narodów, byliśmy w barażach do Mistrzostw Europy. W pierwszym meczu mierzyliśmy się z Gruzją, z którą wygrywaliśmy sobie gładko 3-0 i nagle około 80 minuty zaczęło się coś nieciekawego dziać. Strzelili nam 2 bramki, ale ostatecznie przeszliśmy. I w tym finału baraży wygraliśmy z zespołem Macedonii gładko, luźno 5-1 i dzięki temu zakwalifikowaliśmy się pierwszy raz w historii na Mistrzostwa Europy. Właśnie została wylosowana nasza grupa na Mistrzostwach Europy i trafiliśmy na dość ciężką grupę z Belgią, Chorwacją oraz Szkocją. Chorwacja były w top 10 rankingu FIFA, Szkocja gdzieś koło 20 się kręciła, a my w tym momencie jesteśmy bodaj na 40 miejscu. I ostatecznie na koniec sezonu w Ekstraklasie byliśmy w grupie spadkowej, zajęliśmy tam 3 miejsce, tylko tam 3 punkty straty do Górnika Zabrze, 2 do Wisły Kraków, za nami Chojniczanka i Śląsk. I ostatecznie spadły drużyny Zagłębia Sosnowiec i Podbeskidzia Bielsko-Białej. Korona była blisko spadku. Mistrzem Polski została Legia Warszawa. Wicemistrzem Lech Poznań i 3 miejsce zajęła Lechia Gdańsk. Teraz już się będę z wami żegnał. Do następnego. Na razie. Cześć. I piona!